Drogi widzu, w tej serii odpowiadam na pytania, na które nie jestem przygotowany i mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie wartościowe. Dzisiejsze pytanie to... Jakimś wielkim marzeniem dla człowieka, który chodzi po tej ziemi, jest, by przeżyć taką relację, taką miłość, w której macie wszystko załatwione. Raz się poznaje kogoś i jest się z tym kimś do końca świata. To jest taka nasza hollywoodzka fantazja, którą każdy z nas zapewne chciałby przeżyć. Ma to swoje plusy. Jeżeli kogoś kochamy bez końca, nie musimy już brać udziału w okropnym, obrzydliwym i trudnym świecie randkowym. Mamy kogoś, kogo doceniamy, mamy kogoś, o kogo możemy się troszczyć i mamy kogoś, kto to samo nam daje. W pewnym sensie jesteśmy największymi szczęściarzami w takiej sytuacji. Natomiast pytanie jest takie, czy to jest w ogóle możliwe. Czy możemy kochać bez końca albo mieć kogoś bez końca? No i właśnie rozczłonkowałbym to pytanie na dwa. Pierwsze, czy możliwe jest to, by poznać kogoś i kochać go do końca życia? I absolutnie jest to możliwe. Natomiast nie przebiega to w taki sposób jak w filmach romantycznych. Miłość pod wpływem czasu zmienia się. Zmienia się natura miłości, zmienia się ilość namiętności w związku, ilość zaangażowania. Związki bardziej dojrzałe skupiają się na tym, by zachować właśnie duży stopień zaangażowania w związek i muszą aktywnie pracować nad tym, by podtrzymywać namiętność. Natomiast związki, które są niedojrzałe, są na początku swojej drogi relacyjnej, zwykle mają bardzo dużą łatwość w namiętności, w stosunkach seksualnych, natomiast mają problem z zaangażowaniem, mają problem z rozmowami, mają problem ogólnie z przestrzenią intymną. I teraz oczywiście jesteśmy w stanie tak wypracować nasze zachowania, jesteśmy w stanie tak to stworzyć, by cały czas podtrzymywać ten ogień miłości. Natomiast jeżeli musimy nad tym pracować, to pojawia się pytanie, czy to rzeczywiście jest taka prawdziwa miłość, która przenika nas całkowicie, która sprawia, że jesteśmy zafascynowani tym drugim człowiekiem. I w moim odczuciu oczywiście jest to możliwe, natomiast zdarza się bardzo, bardzo rzadko. Trzeba rozumieć, że jest jakaś pula osób, do których będziesz perfekcyjnie dopasowany. Powiedzmy, że nie mamy na to oczywiście badań, jest to bardzo trudne do zmierzenia, no bo jak to zmierzyć badaniem? Natomiast praktycznie rzecz biorąc, taka wielka miłość w Twoim życiu zdarzyć Ci się może raz lub dwa razy w życiu. Na pewno w jednym kraju jesteś w stanie poznać paru ludzi, którzy są do Ciebie bardzo dobrze dopasowani. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę to, że ci ludzie też mają inne relacje. I wtedy, kiedy Ty jesteś wolny albo wolna, możesz akurat trafić na okres, kiedy ta osoba jest w związku. Tym samym możesz mieć problem, żeby stworzyć z tą osobą idealnie dopasowaną do Ciebie relację, która będzie trwała bez końca. Z drugiej strony, spotkanie tych kilku ludzi, którzy są w jednym Twojej kulturze idealnie do Ciebie dopasowani, no, będzie sprawiało problemy. Tutaj jakimś ułatwieniem byłoby być człowiekiem, który jest otwarty na różne kultury. Dużo podróżować, poznawać ludzi z innych krajów, rozumieć lepiej, jak oni działają i postarać się zaasymilować do swojej tożsamości, do swojego ja, elementy innej kultury. Wtedy teoretycznie ta szansa na spotkanie większej ilości idealnie dopasowanych do Ciebie partnerów zwiększa się. Innymi słowy, im bardziej jesteś otwarty na różnorodność charakteru ludzkiego i różnorodność tego, jak taki człowiek funkcjonuje w kulturze, tym bardziej będziesz zwiększał szansę na to, że poznasz więcej takich ludzi. Innymi słowy, podsumowując ten wątek miłości bez końca, tak naprawdę nie masz na to ogromnej szansy, że kogoś takiego poznasz, idealnie dopasowanego, i nie masz też ogromnej szansy na to, że to przetrwa, jeżeli nie będziesz wkładał w to pracy. Natomiast dużo łatwiej będzie pracować nad związkiem z kimś, kto jest do Ciebie bardzo dobrze dopasowany charakterologicznie, tożsamościowo, osobowościowo, kulturowo. Nawet dużo łatwiej będzie, jeżeli będzie podobny statusem, wyglądem pod względem atrakcyjności fizycznej. To jest jeden aspekt tego pytania, czy da się kochać bez końca. Natomiast drugim aspektem tego pytania jest to, co to w ogóle znaczy kochać bez końca. Na początku przedstawiłem taki bardziej kapitalistyczny model szukania miłości.
Innymi słowy, mamy kogoś, chcemy kogoś odpowiedniego poznać. On nam daje to, czego my potrzebujemy. My dajemy mu to, co on potrzebuje i wszystko niby bangla, wszystko jest super. Natomiast w kontekście filozoficznym takie podejście do miłości ma ogromne problemy, dlatego że miłość jest bardziej sztuką, aniżeli wymianą towarową. Innymi słowy, im częściej będziesz skupiał się nad tym, by być dobrym w relacjach, rozwijać się w relacjach, by rozumieć lepiej emocje, uczucia, interakcje międzyludzkie, tym łatwiej będzie ci kochać ludzi. To, co mówi Erik Fromm w swojej książce o miłości, którą każdy z nas powinien według mnie znać, to jest to, że miłość bardziej polega na tym, żeby codziennie wykonywać jakąś czynność, która ma znamiona miłości. Innymi słowy, to jest jak malowanie obrazu. Jesteśmy jak artysta, który codziennie maluje sobie obraz i ten obraz to jest ta miłość, tak, metaforycznie. Innymi słowy, codziennie staramy się zachowywać tak, jakbyśmy kochali świat i tym tylko sposobem jesteśmy w stanie wyjść ponad tą transakcyjną naturę ludzkiego zachowania. Tylko dając do świata miłość, jesteśmy w stanie kochać prawdziwie i naprawdę. Idąc za tym, jeżeli będziesz praktykował rozwój w relacjach interpersonalnych, rozwój osobisty, jeżeli będziesz praktykował rozumienie miłości, współodczuwanie z drugim człowiekiem, to tak, jesteś w stanie kochać bez końca. Jesteś w stanie być w sytuacji, kiedy okazujesz miłość bez końca. I wydaje mi się, że to drugie podejście jest znacznie lepsze, dlatego że szansa, że poznasz tą idealną, idealnie dopasowaną partnerkę albo idealnie dopasowanego partnera, nie jest to jakaś duża szansa. Natomiast gdy mamy przed sobą wizję tego, że możesz być na tyle dobry w miłości, jako sztuce zachowywania się, sztuce dawania, sztuce współodczuwania, wtedy jesteś w stanie stworzyć relacje miłosne, oparte na miłości, czy to przyjacielskie, czy to romantyczne, z wieloma ludźmi. A to oznacza, że jesteś w stanie kochać bez końca. Podsumowując, moim zdaniem, tylko praktykując miłość, możesz kochać bez końca, nie ryzykując, że nie znajdziesz idealnie dopasowanej osoby. Więc życzę ci udanej pracy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.